Film, który za chwilę zobaczymy, to 7 kroków do mistrzostwa do zeszłego roku. 7 bardzo ważnych kroków, które wykonaliśmy, aby zdobyć upragniony 14 tytuł za Mistrzostwo Polski. Zapraszam Państwa serdecznie. 7 kroków do Mistrzostwa 2018. Super, naprawdę bardzo mi się podobało. To bardzo dobra robota. Bardzo mi się podobało. Na pewno film wywołał duże wrażenie na mnie. Jeśli jednym słowem miałbym go opisać, powiedziałbym pasja, bo tą pasję czuć i wśród zawodników na filmie, i wśród ludzi, którzy tworzą ten klub, wśród kibiców. Film, który będzie pożyteczny dla kibiców. Pięknie było sobie przypomnieć to, co było rok temu. Bardzo fajny film, pokazujący naprawdę te ważne momenty z tamtego sezonu i przypominający te emocje, które przeżywaliśmy. Chciałem Wam strasznie podziękować za ten film, tak? Dawno nie oglądałem tak dobrego dokumentu. Fakt, że może przemawia przeze mnie to, że jestem legionistą, ale oglądało się super. Myślę, że fajnie jest dla kibiców też, żeby zobaczyli troszeczkę tą perspektywę inną, czyli perspektywę tych ludzi zaangażowanych bezpośrednio w to wszystko. Może się niektórym wydawać, że my to tak nie przeżywamy jak trybuny, ale wręcz przeciwnie, i myślę, że to jest taki krok do tego, żeby właśnie kibicom przede wszystkim przybliżyć to, jak to my wszystko przeżywamy. Myślę, że taki film powinien powstawać co rok. Mam nadzieję, że to początek jakiejś dłuższej serii, że zapoczątkowana została jakaś tradycja. Naprawdę super sprawa dla każdego kibica, coś, do czego każdy będzie potem zaglądał z przyjemnością. Nie ukrywam, dobrze, że było ciemno, bo trochę mi już łzy poleciały, bo było to naprawdę wzruszające, takie patrzenie na to, co, przez co musieliśmy przejść, jakie to były emocje, bo człowiek łatwo zapomina, pamięta, ale w tym samym czasie łatwo zapomina, także fajny film i fajnie posłuchać tego, no i oczywiście się myśli o tym, przez co przechodzimy teraz. I przechodzimy przez podobne gdzieś tam emocje. Mam nadzieję, że za te 1,5 tygodnia też zakończy się w podobny sposób.